Maja Strzałkowska, autorka aktywizujących książek i audiobooków z serii Julka i Szpulka, w ramach cyklu Rodzice po godzinach rozmawiam z Karoliną Chyjek o tym, dlaczego dzieci mają problemy z zasypianiem. Karolino, dziękuję bardzo, że zgodziłaś się na rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie. Zanim Cię przedstawię, chciałabym podziękować tym, którzy nas oglądają albo słuchają, za to, że wspieracie ten kanał, za to, że subskrybujecie, lajkujecie, by te treści trafiły do rodziców, którzy chcieliby świadomie wychowywać dzieci. Bardzo proszę, róbcie to dalej, by ten podcast się szerzył. Też dziękuję Wam za to, że niektórzy z Was kupują mi od czasu do czasu kawę, bym miała energię tworzyć kolejne odcinki. Na Buy Coffee tu możecie tą kawę kupić, link znajdziecie w opisie, a książki dla dzieci z serii Julka i Szpulka, które tworzę samodzielnie, znajdziecie na stronie julkaszpulka.pl. A ze mną jest dzisiaj Karolina. Karolina, mentorka dobrego snu dziecka. Już ponad 1248 rodzin śpi lepiej dzięki niej. Jesteś także twórczynią Akademii Snu Dziecka, Akademii BLW oraz autorskiego programu wsparcia Spokojny Sen. No i jesteś też współautorką książki Chcę więcej, więcej w zasadzie, tak to powinnam przeczytać. Tak jest. Karolino, czy ty się dzisiaj wyspałaś, powiedz mi, jest poniedziałek, nagrywamy to w poniedziałek, po długim weekendzie. Ja się wyspałam, co do zasady moja noc dzisiaj była dobra, aczkolwiek tak jak wspominałyśmy troszeczkę poza kulisami, weekend był dosyć intensywny, więc prawda jest taka, że przydałoby mi się trochę więcej tego snu. Ale moje dzieci spały, przed godziną 20 zasnęły, o godzinie 7:15 nie mogłam ich z łóżka ściągnąć. Też mieliśmy ten sam problem, musieliśmy je ściągnąć co prawda dużo, dużo wcześniej, bo też mieli trudności z zasypianiem, a poza tym jest dzień długi, więc ten czas, kiedy one zasypiają, jest teraz trochę późniejszy, jest to godzina 22, nie 21 jak zwykle, a czasami pociągną do 23, no ale nie ma co się dziwić, no jest długi, długi dzień. No ale właśnie, Karolino, dlaczego nasze dzieci nie chcą spać wtedy, kiedy my tego chcemy, my jako rodzice? To jest w ogóle bardzo fajne pytanie, ale ja też myślę, że należy tutaj popatrzeć na to, w jakim wieku jest dziecko, tak? Po pierwsze, ja się zajmuję dziećmi do 3 roku życia, w związku z tym z tymi maluchami bardziej współpracuję. Te dzieci starsze, takie jak moje, mój syn ma 7 lat, córka 4, czy w ogóle dzieci w wieku przedszkolnym czy szkolnym, to są zupełnie inne typy, tak? Jakby osobno trzeba na to patrzeć. Natomiast te dzieci najmłodsze, tak jak mówię, którymi ja się zajmuję, no to one często tak naprawdę nie wiedzą, że mają iść spać. To jest trochę nasza rola rodzica, żeby im pokazać pewne rzeczy i ja to też zawsze staram się rodzicom trochę przyrównać do pewnych innych opcji, które mamy, czy pewnych innych rzeczy, które wykonujemy. Tak jak pamiętasz pewnie, Maju, rozszerzamy dietę po 6 miesiącu życia i nie jest to na zasadzie, to jest taki mój koronny przykład, który ja bardzo często podaję, nie jest to na zasadzie, tutaj masz Stasiu, tutaj masz Małgosiu lodówkę, jak będziesz głodna, czy będziesz głodny, to sobie po tą lodówkę do tej lodówki sięgnij, tylko my jednak proponujemy tym dzieciom posiłek, tak? I to my decydujemy o tym, jak ten posiłek wygląda, o której godzinie my podamy i tak dalej. I ze snem jest dokładnie tak samo, czyli to ja jako rodzic potrzebuję trochę mojemu dziecku pomóc nauczyć się tego spania. Oczywiście samo spanie jest sensu stricte jest biologiczną czynnością, nie? Ale my potrzebujemy jako rodzice pomóc trochę temu maluchowi, odróżnić, kiedy jest noc, kiedy jest dzień, kiedy faktycznie idziemy spać, kiedy to jest moment, że jeszcze nie idziemy spać, że czuwamy, że robimy jakieś inne rzeczy, uczymy się nowych umiejętności i tak dalej, więc trochę ten sen warto sobie ułożyć, warto nad nim popracować, tak szybko jak się da, bo nie zawsze jest to możliwe od urodzenia, bo mamy różne rzeczy, jeśli zostajemy mamą po raz pierwszy, no to buzują w nas hormony i tak dalej, ale warto próbować układać ten sen tak szybko jak ja jako mama już jestem na to gotowa, czy ja jako rodzic, tak? No bo to nie jest tylko tak, że mama powinna to robić. Są też rodzice, tatusiowie, którzy są również zaangażowani w to, jak dziecko śpi, kładą je spać, właśnie spędzają z nimi wieczorem czas, próbują je wyciszyć, uspokoić i tak dalej, więc to nie jest tylko jakby rola mamy, nie? Trochę tak to się utarło, że w większości przypadków to mama usypia, szczególnie jeśli mama karmi piersią, to bardzo często jest tak, że dzieci na piersi gdzieś tam nam odpadają, natomiast
to nie musi być jedyna droga. To można sobie tak ułożyć, żeby również tata był w tym całym procesie, żeby mógł być wykorzystywany, żeby mama mogła też chwilkę mieć odpoczynku wieczorem. Fajnie, że obalasz ten mit, bo mam wrażenie, że właśnie kładzenie dziecka spać najczęściej spoczywa na ramionach mamy, dosłownie czasami. I wiesz co, ale tak sobie jeszcze pomyślałam o tym, ponieważ mamy różne dzieci. Niektórymi maluchami jest łatwo, bo po prostu czasami same zasypiają, dosłownie, i nie mają problemów z zasypianiem. Inne wręcz odwrotnie, trzeba naprawdę się napracować, nanosić, nakołysać, opowiadać czasami długo bajkę, zanim takie dziecko zaśnie. Ale ja mam jedno pytanie, które teraz mi przyszło do głowy. Czy to, zaraz o tym powiemy, jak to zrobić, ale czy to, jeżeli będziemy pracować nad tym snem dziecka od w zasadzie pierwszych jego dni życia, ale tak jak powiedziałaś, kiedy wszyscy są na to gotowi już, kiedy już się otrząśniemy z tego szoku po tym, jak się ten mały człowiek pojawi, to czy potem to ma wpływ na lepsze zasypianie dzieci właśnie z tych starszych, tych kilkulatków, tych przedszkolaków? Tak, jak najbardziej ma to duży wpływ. Właśnie to taka historia z tego tygodnia, tak? Moja mama, która mieszka od nas 500 kilometrów, akurat tak się stało, że tydzień temu się z nami widziała w innym miejscu, mówi do mnie, to ja ci zabiorę mojego starszego syna, czyli 7-latka, na ten tydzień, tak, on z nami pojedzie, a później przyjedziemy na urodziny dzieci, bo taki był cel właśnie przyjazdu. Ja mówię, no super. I moja mama, która jakby zajmuje się moimi dziećmi raz na jakiś czas, jeżdżą na wakacje, na jakiś dłuższy weekend, ona mówi, że ona jest po prostu szokowana tym, że ona o godzinie 20 czy przed 20, tak, mój syn dostał kolację, moja mama z nim była, oczywiście pomogła mu w jakiejś tam pielęgnacji, czynności wieczornej dotyczącej mycia zębów i tak dalej, przeczytała mu książkę i ona mówi, i to jest dla mnie szokiem, że on w zasadzie się odwraca, układa i zasypia. I nie ma biegania, mamo, czy babciu, siku, babciu, jeszcze piątą, pięćdziesiątą, ośmiotysięczną książkę, babciu, coś tam, tak? Jakby dzieci moje są nauczone tego, że jest pewien schemat, powtarzalność, pomimo tego, że ja naprawdę często zostaję z nimi sama i czasami mam ochotę się, wiesz, wystrzelić w kosmos, bo już mam dosyć krzyków, różnych rzeczy i tak dalej, to faktycznie wieczór jest tak ułożony, w zasadzie prawie, że od urodzenia moich dzieci, że one wiedzą, że jest kolacja, potem się kąpiemy, potem czytamy książkę, one sobie wybierają już tą książkę i potem idziemy spać. I jakby nie ma czegoś takiego, że no właśnie, wymyślanie. Czasami oczywiście się zdarzy, że mój syn zapyta, mamo, a jaka jest temperatura na słońcu, tak? A mamo, a wiesz, a dzisiaj to jeszcze robiliśmy to czy tamto, tak? A mamo, coś tam, coś tam. I ja wtedy wiem, że jest dużo emocji i pewne rzeczy się gdzieś tam zadziało w przedszkolu i ja zwracam na to też uwagę i na następny dzień mamy też taką, wiesz, taką rutynę, taki rytuał nasz rodzinny, że my siadamy do kolacji razem. I my jemy razem tą kolację, nawet jeśli moje dzieci jedzą po godzinie 18, to ja z nimi siadam i wtedy gadamy, a co się wydarzyło w przedszkolu, a co tam dzisiaj, nie wiem, było fajnego, a byliśmy na placu i coś tam, czyli jakby próbuję powyciągać te informacje wcześniej, właśnie żeby w czasie zasypiania to już było buziaczek, przytulasek, przysłowiowy, książka, odwracam się na drugi bok i zasypiam. Tak? I mój syn wczoraj też dużo miał emocji, bo właśnie było dużo gości, tak, dużo prezentów, dużo nowych zabawek i tak dalej, ale jak już był ten moment, kiedy jest kolacja, wyciszamy się, uspokajamy, czytamy książkę, to w zasadzie pożegnał się ze mną, odwrócił na drugi bok i za chwilkę już spał. Tak? Więc to bardzo wpływa na to, jak my na początku, czy od samego początku będziemy pracować z dziećmi, pracować w sensie takim, wiesz, no nie rygoru, nie to mam na myśli, ale ja też jak pracuję z młodymi mamami, to zawsze staram im się powiedzieć, starajcie się wprowadzać od samego początku to, na czym wam zależy, albo nie robić tego, czego byście chciały później zmienić. No bo na przykład dla mnie było zawsze mega ważne, żeby jeść razem z moimi dziećmi. Bo dla mnie osobiście jest to ważne, tak? Nie, nienawidzę jeść sama. Albo dla mnie jest bardzo ważne, żeby ktoś mi nie narzucał swoich wyborów. Więc ja moim dzieciom też staram się dawać te wybory. Tak? I to później jakby procentuję. I to było od samego początku tak naprawdę. Tam, gdzie mogli, dokonywali wyboru. Tam, gdzie mogli, byli samodzielni. Czy to się odbija czasami mi czkawką? No wiadomo, że mi się odbija czkawką, dlatego że jeżeli rano mojej córce mówię, proszę cię, żebyś założyła na przykład, nie wiem, tą sukienkę, to jest później ja tej sukienki nie chcę, albo nie tą sukienkę mi podałaś, jest awantura.
ale jak, jeśli ja się znowu trochę postaram i pokażę, dobra, to ta sukienka czy ta sukienka, czyli ona może dokonać tego wyboru i może się sama ubrać, pomimo że no, odbija się to czkawką w tym sensie, że trochę dłużej to trwa, na przykład niż jak ja bym ją ubrała, ale w sumie osiągam, tak sobie myślę, osiągam ten cel, na którym mi zależy, czyli tego, żeby moje dziecko było samodzielne. Bo ja osobiście mam tak, że za kilkanaście lat, może za kilka lat, tego nikt nie wie, może mi zabraknie. A ja bym chciała, żeby moje dzieci były samodzielne i żeby sobie w życiu poradziły, nie? Więc to, co my wprowadzamy od samego początku, już kończę, to jest tak naprawdę najłatwiej zrobić i później to po prostu ciągnąć. No bo dzieci to traktują jako coś naturalnego, jako coś normalnego, że tak było zawsze. Fajnie, że zahaczyłaś też o tą samodzielność zasypiania, bo wydaje mi się, że to jest dzisiaj w ogóle problem z samodzielnością dzieci w ogóle, ale też samodzielnym zasypianiem. Też. Poza tym wspomniałaś o tym, że nie rozmawiasz z dziećmi właśnie przed snem na temat tego, co się działo, i tak sobie pomyślałam, Rety, ja tak zawsze robię, że to jest dla mnie ten czas przed zaśnięciem, kiedy my sobie przeczytamy książkę i rozmawiamy sobie o tym, co się działo, i zastanawiam się, czy to nie był dobry pomysł akurat, ale to pytanie zaraz do ciebie. Natomiast powiedziałaś potem, że każdy z nas ustala sam, kiedy co chce robić. Więc być może to też wpisuje się w pewien rytuał, bo my sobie pogadamy, a potem odwracamy się na drugi bok i zasypiamy. To miałaś na myśli, prawda? Tak, 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 tak. Że to jest jakiś pewien schemat, który oni już rozumieją, który znają, który był dla nich od zawsze taki. Tak? I to też, wiesz, Maja, nie jest nic złego, że my rozmawiamy z dziećmi przed zaśnięciem. Broń Boże, żeby tutaj tak nie wybrzmiało, że ja skończyłam książkę i absolutnie się nie odzywam. To zupełnie nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że mały człowiek jakby potrzebuje postawienia pewnych granic, bo się czuje wtedy bezpieczniej, tak? Bo wie, na co może sobie pozwolić. I teraz, jeżeli ja otwieram tą puszkę Pandory i zaczynamy rozmawiać o tym, co się działo w przedszkolu, a tak naprawdę przed snem już powinniśmy zadbać o to wyciszenie, i nawet jak nam się to udało, to otwierając tą puszkę Pandory, to tę całą pracę, którą zrobiłam, może pójść na marne. Ale znowu to nie jest też tak, że to, co działa u mnie, zadziała też u ciebie. Więc każde dziecko jest inne, każda rodzina jest inna, każdemu rodzicowi może zależeć na czymś innym, tak? Ja też mam, wiesz, znajomych, których dzieci trzylatki na przykład idą o 21 czy 22 spać i im to pasuje. Ja wolę mieć od godziny 20 wolne, bo potrzebuję sama czasu dla siebie, nie? Bo uwielbiam, kocham moje dzieci, potrzebuję czasu też chwili takiej, żeby mogła usiąść i odpocząć. Albo popracować trochę, bo to się też wieczorami zdarza, nie? Więc każdy z nas może mieć inny cel i to jest jak absolutnie okej, że te wieczory mogą inaczej wyglądać w każdym domu, pod warunkiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że każdemu to odpowiada. Bo ja mam chciałam cię zapytać właśnie o te zasady, bo to, że musimy to dopasować do swojego stylu życia na pewno, do tego, czego dzieci potrzebują. No ja mam jedną sowę, a drugiego skowronka. Skowronek idzie sam spać, skowronek idzie sobie sam spać i wstaje sobie rano bez problemu. Sowa ma problemy z zaśnięciem i problemy z pobudką. I na przykład musieliśmy ich pooddzielać troszeczkę z tym zasypianiem i do każdego się dostosować trochę z rytuałem zasypiania. Ale chciałam cię zapytać o te ogólne zasady, pomijając już takie szczegóły, kto, gdzie, o której i co ma robić. Które sprawiłyby, aby dzieci łatwiej zasypiały i było nam, rodzicom, łatwiej też położyć je spać? Ja bym przede wszystkim zwróciła uwagę na siebie, tak? Bo młody człowiek, szczególnie taki mały, czyli do tego trzeciego roku życia, jest trochę jak gąbka i jest trochę jak papierek lakmusowy. Czyli jeżeli ja jestem poddenerwowana, jeżeli ja jestem wkurzona, jeżeli ja jestem taka szybko, to dzieci absolutnie chłoną to, tak? I one wtedy są też takie, coś tu się dzieje w ogóle, trzeba czuwać, nie? Jakby to jest pierwsza rzecz, że warto pomyśleć o sobie, zadbać o siebie i również siebie też wyciszyć i uspokoić, tak? Drugą taką rzeczą, którą ja też zawsze rodzicom bardzo polecam, to jest poprzytulajcie się. Tak, weźcie sobie te dzieci, jakby poprzytulajcie się. Ja trochę to porównuję do takiego tanga, nie? Czyli złapcie razem oddech, złapcie razem taki wspólny flow, tak? Czyli zatańczcie to tango wieczorem po to, żeby można było później łatwiej iść spać, tak? Trzecią kwestią, warto też obserwować dziecko, oczywiście
z sześciomiesięczniakiem zrobimy trochę inaczej niż z prawie trzylatkiem, tak? Ale obserwować właśnie dziecko, czego ono potrzebuje. Takie dziecko powyżej dwóch lat z kawałkiem, może na przykład przed samym zaśnięciem potrzebować bardzo intensywnego ruchu, czyli na przykład skakania po łóżku rodziców. Ja zawsze mówię, zawsze trzymaj za ręce, tylko z mamą możesz to robić, żeby też nie było takiego skakania sobie samodzielnego. Może być na przykład to slalom, tak? Czyli trzeba dziecku ustawić jakieś poduszki czy jakieś, nie wiem, pachołki, żeby ono zrobiło slalom. Może to być takie rzucanie się na poduszki, tak jak crash testy robią samochody, nie? Czyli taką, z taką siłą gdzieś uderza. Może to być mocniejszy docisk, może to być zrobienie z dziecka kanapki, tak? Czyli robię różne ruchy, różnie go dotykam. Będą dzieci, które będą tego potrzebowały, szczególnie właśnie takie 2+, dlatego że to jakby wydaje nam się, że to je będzie jakby rozścieczać i bardziej dawać im tą energię, a to jest właśnie wręcz przeciwnie. Są maluchy, które bardzo tego potrzebują, więc warto też patrzeć, obserwować, próbować różnych sytuacji czy różnych rzeczy, które mogą nam spowodować, że dziecko mi właśnie się będzie wyciszać, uspokajać, będzie mi łatwiej zasypiać, nie? Ale takim najważniejszym elementem to jest to, jak ja się czuję. Tak, bo naprawdę dzieci są tak zaskakujące, one, szczególnie jeśli mama jeszcze karmi piersią, o, to jest też bardzo ważne, nie? Bo na przykład jeżeli ja karmię piersią i podaję tą pierś przed zaśnięciem, no to wszystkie hormony, które się wytwarzają w moim ciele, kortyzol, adrenalina, będą przekazywane z tym mlekiem, a to są takie hormony, które będą powodowały, że ta energia dla dziecka będzie szła do góry, a nie on będzie się uspokajać, wyciszać, nie? Kortyzol, adrenalina utrzymuje nam ciało i w ogóle organizm w funkcjonowaniu, tak? W czasie aktywności, w czasie czuwania, nie? Więc to jest mega ważna rzecz, żeby jakby mieć taką też świadomość, że tak się może dziać, że te hormony będą również przekazywane z mlekiem mamy. A widzisz, ja zawsze myślałam, że karmienie piersią bardziej usypia. Ja pamiętam, że zawsze miałam odloty takie. Tak, ale to wynika, Maja, też z tego, że usypia dziecko, które się, tak? Sam odruch wstania będzie powodował, że faktycznie dziecko się wycisza i uspokaja. Jeżeli mama też jest spokojna, to nie ma tematu, ale czasami jest tak, że mama, wiesz, na przykład drzemka trwa tylko 30 minut, nie? A mama usypia to dziecko 1,5 godziny. No to anioł by dostał świra, tak? Straciłby cierpliwość, nie? No ile można? I później to jest tak, że dobra, Jezus, Boże, znowu już to usypianie, Boże, ta drzemka, ja znowu będę chodzić i nosić, albo to dziecko będzie jadło tą pierś i będzie spało tylko 15 albo 30 minut jeszcze na mnie. I nic nie zrobię, tak? I cały dzień się kręci wokół snu i cały dzień mama mi mówi, ja tylko usypiam to dziecko, nic więcej nie robię, tak? Ono wstało, obudziło się po tych 30 minutach, przeciera oczy i jest znowu śpiące. I ja cały czas robię dokładnie to samo, nie? Więc to... Skoro powiedziałaś, że to, że jak dbamy o sen dziecka już od tych pierwszych dni jego życia... Zastanawiam się, jak to powinno właśnie wyglądać, jeżeli mówimy przy takim maluchu. Nie wiem, sama ustal widełki wiekowe, co taki rodzic może zrobić, by ułatwić to zadanie i dziecku, i sobie. Przede wszystkim obserwować, przede wszystkim robić notatki, przede wszystkim pilnować czasów czuwania. To są takie czasami, wiesz, dziwne określenia, z którymi rodzice się spotykają po raz pierwszy. Czas czuwania, czyli okno aktywności, czyli czas między jednym snem a drugim snem. I teraz na samym początku, na przykład dla niemowlaka, takiego noworodka wręcz, tak? Takie okno aktywności wynosi 45-60 minut. Czyli czasem to jest naprawdę, włączając to karmienie, czyli czasem to jest dokładnie to, że na przykład taki maluch się budzi, trzeba go przewinąć, trzeba go tam trochę do niego pogadać, trzeba go nakarmić i znowu poszedł spać. I bardzo często to, czego rodzice jakby, to, o czym nie wiedzą albo jakby mają takie stare przekonania z wyższych pokoleń, od starszych pokoleń, że ale daj spokój, nie kładź go spać, on ci pokaże, kiedy masz ich spać. I najczęściej później taki niemowlak ma na przykład 2 czy 3 godziny, kiedy on nie śpi. To jest w ogóle zabójstwem dla takiego małego dziecka. Dlatego, że im bardziej masz zmęczone dziecko, tym trudniej jest je położyć spać. Im trudniej jest je położyć spać, tym krótszy jest sen. Tym sen jest mniej regenerujący. Tym dziecko jest bardziej zmęczone, tym to przemęczenie narasta. I nie da się niestety wyjść z tego z dnia na dzień, tylko znowu wychodzę pomału. Tak? Czyli jakiś to jest czas trwania, bo dziecko jest organizmem żywym. Nie? Więc przede wszystkim przypilnowałabym tego, żeby mieć właściwe okna aktywności,
czyli właściwe czasy czuwane. One się będą zmieniały w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko, tak? A później i w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko, też różną będzie miał ilość drzemek i też inaczej dzieci śpią do 4 miesiąca życia, później następuje taka rewolucja w śnie, zmiana struktury snu i po 4 miesiącu życia to się trochę zmienia, tak? Więc bardzo często do tego 4 życia są takie dzieci, które są w zasadzie no, idealne, faktycznie jedzą i śpią, tak? Ale będą takie, które będą nam dawały też popalić, nie? Bo to też zależy, wiesz, na przykład na sen dziecka już możesz wpływać w ciąży, tak? Są badania prowadzone, czy były już przeprowadzone badania, że mama, która się mocno stresuje, ten stres w ciąży, ten stres się w macicy kumuluje i będzie miał wpływ później na spanie dziecka, nie? To są w ogóle jakieś takie, wiesz, kosmiczne rzeczy, tak? Więc jakby to dziecko jak się urodzi, to ono też jest jakby... brzydko to zabrzmi, ale wypadkową kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu różnych czynników, tak? No bo każda mama też w ciąży może inaczej funkcjonować, nie? Więc wracając do twojego pytania, żeby się tutaj nie rozwodzić za bardzo i dygresji nie dawać, bo mogłabym o tym gadać i gadać, przypilnować okien aktywności, przypilnować wyciszenia, przypilnować tego, żeby być samemu spokojnym w momencie, kiedy kładę dziecko i absolutnie od samego początku starać się w różny sposób kładzie dziecko spać. Czyli nie tylko, żeby zasypiało przy piersi, ale również odłożone do łóżeczka ze wsparciem rodzica, żeby to była mama, żeby to był tata, może być w chuście, może być w wózku, żeby to nie było tylko jednej drogi, jednego sposobu na to zaśnięcie. To jest ciekawe to, co mówisz, bo najczęściej staramy się właśnie po karmieniu, ja to tak sobie wyobrażam, odkładamy do łóżeczka i nagle dziecko się wybudza i zaraz je wyjmujemy z tego łóżeczka. Mm-hmm. I to jest chyba taki najtrudniejszy moment dla rodzica, no bo jeżeli gdzieś nosimy w chuście, no to prędzej czy później to dziecko prawdopodobnie zaśnie, czy w wózku, czy jadąc autem. Znam sytuację, gdzie rzeczywiście rodzice specjalnie wożą autem dziecko, aby zasnęło, bo mieli taki kłopot z położeniem spać. I tak bywa też, bo czasami naprawdę są różne sytuacje. Natomiast co możemy zrobić, kiedy odkładamy dziecko do łóżeczka, a ono nam zaczyna kwilić i się wybudzać? I co możemy w tym momencie właśnie zrobić? Aby uniknąć tego, od razu wyciągamy dziecko z łóżka, nie? W ogóle najlepiej próbować, żeby ono zasypiało w łóżeczku. To jest jakby jeden z najtrudniejszych elementów, ale naprawdę, który przynosi później efekty, tak? Drugą kwestią jest, zobacz, taka sytuacja, akurat nie mam tutaj mojej lalki, z którą zazwyczaj mam, z którą współpracuję. Zobacz, jeżeli ja usypiam moje dziecko tutaj w ramionach, no to nie jest tak, nie? To dziecko mi nie wisi tutaj. Jakby dla tych, co słuchają, trzymając je w ramionach, trzymam je dosyć ciasno, nie? Natomiast jeżeli ja odkładam dziecko do łóżeczka, no to nie ma tam już tego ciasno, tak? Już jest tak, że dziecko ma dużo przestrzeni w tym łóżeczku i to może powodować, że dziecko do końca nie wie, co się dzieje, nie? Bo tutaj było w ramionach ciasno, tutaj była ta strefa komfortu dla dziecka, a nagle się znalazło w zupełnie innym miejscu. I teraz to, co jest też ważne, żeby zapamiętać, dziecko nie ma przyczynowo-skutkowego myślenia. Ono, jeżeli zasnęło w moich ramionach, tak? Czyli tutaj przy mnie było cieplutko, czuło mój zapach, jako rodzica, nie wiem, bicie serca, jest odłożone w inne miejsce, to no totalnie nie kuma, co się stało. Nie rozumie tego, nie wie nawet, dlaczego tak się stało, mało tego, jakby jest przerażone, że nastąpiła taka sytuacja, bo ono było w zupełnie innym momencie, a teraz się jakby znalazło w zupełnie innym momencie, nie? Jeżeli mówimy o takiej sytuacji, że odkładam dziecko i ono mi się wybudza, to przede wszystkim też warto pamiętać, żeby odkładać bokiem, czyli nie odkładać na plecy, bo to będzie powodowało, że zawsze takie ciało będzie ciągnęło do przodu, bo to jest naturalny odruch i to będzie wybudzać dziecko, tak? Więc odkładam na plecy i dopiero jak dotknęłam poziomu łóżeczka, przekręcam dziecko, odkładam na bok, przepraszam, odkładam na bok i dopiero jak osiągnęłam poziom materaca, przekręcam dziecko na plecy, nie? To jest jedna z takich rzeczy. Też nie wyciągam od razu, jeżeli moje dziecko się przebudziło. Próbuję mu pomóc zasnąć ponownie w łóżeczku. Mogę go pokołysać, mogę go bardzo mocno przytulić, jeżeli jest to małe dziecko i jest wysoko poziom łóżeczka, tak, to ja się mogę przecież nachylić, prawie że położyć się na tym łóżeczku, tak, obok dziecka, mogę je delikatnie pokołysać, poklepać po plecach, mogę je potrzymać za rękę, jakby mogę próbować różnych rzeczy, które spowodują, że ono dalej się wyciszy, uspokoi, wiedząc, że rodzic jest obok
i zaśnie sobie dalej w tym łóżeczku. Ale taka no, jakby najprostsza rada, najtrudniejsza pewnie do wykonania, to jest taka, żeby dziecko zasypiało w łóżeczku, bo warto dążyć, żeby ono spało w tym miejscu, w którym ma się później obudzić, czy zasypiało w tym miejscu, w którym ma się później obudzić, bo wtedy jest mu po prostu łatwiej i jest też duża szansa, że ten sen będzie dłuższy. Właśnie tak sobie przypomniałam, sobie miałam taką retrospekcję, jak się odkładało dziecko do łóżka z tymi zmęczonymi już rękami, czasami odnoszenia czy coś robienia i właśnie czasami się niezbyt dobrze to zrobiło, że się coś przechyliło, głowa trochę w dół i już dziecko obudzone, nie? Tak, to jest pewna sztuka, słuchajcie, warto też prosić o pomoc chyba wtedy, nie? Kiedy człowiek jest po prostu przemęczony. No pewnie, że warto, pewnie, że warto i warto to robić jak najszybciej. Są tacy rodzice, którzy czekają po prostu do momentu, a ja zobaczę, nie? Jak wtedy, jak mi będzie źle, to ja wtedy się zgłoszę, nie? I to jest też trochę trudniej z tego powodu, że mamy już pewne utrwalone schematy, dziecko już pewne rzeczy zna, tak? Ono już zasypiało w ramionach, teraz my musimy pokazać, że może zasypiać inaczej, więc to też może być jakby dodatkowy taki element. Natomiast wiesz, tak jak korzystamy z różnych innych, z różnego innego wsparcia, tak warto skorzystać w kwestii snu, dlatego że sen dziecka jest mega skomplikowany, naprawdę. I to nie jest też tak, że na przykład ja zawsze miałam idealnie. Też nie miałam idealnie, też były takie momenty, że miałam ochotę, wiesz, wystrzelić się w kosmos. Ale jakby wiedziałam też, z czego to wynika, wiedziałam też, co z tym zrobić, jak z tym pracować, nie? Ale to później daje efekty. Bo to nie jest tylko kwestia dla ciebie jako rodzica, Maju, że wiesz, że nie bolą ci już te plecy, że nadgarstki cię nie bolą, że nie odkładasz właśnie po 5000 razy i się schylasz i wstajesz i schylasz, a dziecko jest jednak coraz większe i coraz cięższe, ale to też przynosi efekt dla dziecka. Czyli w momencie, kiedy dziecko jest zregenerowane, wyspane, nie jest jęczące, nie jest marudzące, ma większą ochotę do tego, żeby poznawać nowe rzeczy, łatwiej jest rozszerzać dietę, łatwiej jest podać ten posiłek, jak masz uregulowany sen, czyli mniej więcej stałe pory na sen, to ty wiesz, że na przykład o godzinie 12 nie ma sensu umawiać się do fizjoterapeuty, bo twoje dziecko powinno mieć w tym momencie drzemkę. Rodzice, którzy nie mają tego ustabilizowanego, nazywamy to planem dnia, tak? Czyli ułożeniem drzemek i snu nocnego i pobudki rano, na przykład jeżeli umawiają na tą 12 przysłowiową do tego fizjoterapeuty, no to taka wizyta kończy się czym? Najczęściej bardzo dużym płaczem, najczęściej fizja mówi, no ja niestety z tym dzieckiem nie popracuję, no bo nie mam za bardzo jak, bo dziecko ciągle płacze, dziecko się gdzieś tam napina, sama wizyta u fizji jest w ogóle trudna, tak? Więc dodatkowo jak jesteśmy jeszcze jako ludzie, czyli dziecko małe jest przemęczone, przewrażliwione, niewyspane, to no dodatkowo będzie tym swoim płaczem, buntem, napinaniem ciała pokazywał, że ono nie ma ochoty na te ćwiczenia, tak? I co się wtedy dzieje? Ćwiczenia są niezrobione, kasa za wizytę poszła, no bo jak żeby inaczej, dziecko jest przemęczone, tak? Nie ma efektów tych ćwiczeń, no bo siłą rzeczy to nie jest taka praca, jaka ona być powinna. I kończy się najczęściej na tym, że rodzic jest sfrustrowany, zdenerwowany, wkurzony, bo dziecko całą wizytę płakało, a nie znam rodzica opiekującego się dzieckiem i takiego troskliwego, to on lubi słuchać płaczu swojego dziecka. No po prostu, tak? Ta mama później, wiesz, chodzi, denerwuje się i tak dalej, nie? To jest chyba jedna z najbardziej frustrujących rzeczy na świecie. Niepohamowany płacz dziecka. To tak mnie frustruje. Naprawdę, wydaje mi się, że to jest chyba na numer jeden na liście, co najbardziej frustruje. A druga to zepsuty komputer. Ktoś chyba dzwoni, musisz coś odebrać. Tak, spokojnie. Ale wiesz, z drugiej strony też nie da się wyeliminować totalnie płaczu dziecka. Nie da się tego zrobić, tak? Bo jakby ten płacz coś sygnalizuje i bardzo często jest tak, że ten płacz powoduje w takim momencie właśnie, no chociażby tego fizjo, tak, że coś jest nie tak, coś temu dziecku jakby nie odpowiada, nie, coś się dzieje, dla niego jest to jakaś trudność, więc ten płacz jest też wynikiem jakiegoś tego napięcia w ciele, które jakby dziecko musi z siebie wyrzucić, albo frustracji, tak. Moja, wiesz, czterolatka, tak jak wcześniej powiedziałam, potrafi urządzić rano awanturę, bo nie tą sukienkę jej podałam. I ta awantura jest w wyniku tego, że ona chciała, żeby to było inaczej, tylko że ja nie byłam w jej głowie i nie zrobiłam tak, jak ona tego chce. I teraz oczywiście, że moją rolą powinno być to, żeby ją wspomóc w tej emocji,
Ale to absolutnie nie oznacza, że ja mam ją przykryć kloszem i powiedzieć, masz teraz nie płakać, bo dziewczynki nie płaczą. Nie? Jakby to jest mega trudna rzecz. I teraz ja też nie jestem specjalistą, ja też jestem tylko rodzicem i też mam swoje wyzwania, ale jakby nie da się i warto sobie to też jakby w głowie ułożyć. Nie jestem w stanie zawsze każdy płacz zgasić w zarodku, a wręcz nie powinnam tego robić. Dać się wypłakać. Nie dać się wypłakać, bo to jest też mega ważne, jakby dać się wypłakać jest w ogóle bardzo pejoratywne u nas odbierane w Polsce. Trochę się nie dziwię, bo ja też nie jestem za wypłakiwaniem się dziecka. Więc to nie chodzi o to, żebym ja zostawiła to dziecko i dobra, jak chcesz, to sobie płacz, ja idę tam gotować obiad. Absolutnie nie o to chodzi, tak? Tylko wesprzeć dziecko w tych emocjach. Trzeba chwilę poczekać jednak, ale można być obok, tak? Dlatego, że tutaj mówimy, wiesz, o klapce, która odskoczyła, tak? Mamy trzy elementy w mózgu, mózg gadzi, mózg saczy i korenową i ta korenowa nam to odskakuje, klapeczka nam odskakuje i dziecko jak jest w takim amoku, to ono w ogóle nie kontaktuje, ono nie rozumie, co ty do niego mówisz. Więc trzeba chwilę poczekać i trzeba jakby być obok dziecka, czyli tą obecnością go wspieram. Dopiero jak widzę, że coś już się zaczyna dziać, się trochę to uspokaja, ja mogę spróbować dotknąć, są różne dzieci, tak? Różne, jakby różne dzieci będą reagowały. To też jakby nie zakres mojej, wiesz, specjalizacji, bo to już są inne rzeczy, które ja osobiście sobie robię dla siebie, ale też jakby wspierać dziecko swoją obecnością i za chwilkę próbować do niego dotrzeć, tak? Za chwilkę na przykład zapytać, czy mogę coś dla ciebie zrobić, czy mogę cię przytulić, czy mogę cię dotknąć, a może chcesz coś innego? I wtedy dziecko też jakby reaguje, nie? I wtedy ja jestem realnie pomocą dla tego dziecka, co nie oznacza znowu, że go zostawiam, niech sobie płacze ile tam chce, niech się wypłakuje, ale też nie idę w drugą skrajność, czyli nie gaszę tego płaczu w zarodku, bo dzieci nie płaczą, czy tam, bo cokolwiek innego, bo to wybuchnie po prostu za chwilę ze zdwojoną siłą, nie? Chciałam sprostować, że mając na myśli, żeby się wypłakać, broń Boże, nie zostawiać dziecka samego, chociaż muszę ci powiedzieć, że kiedy moje dzieci były bardzo malutkie, to już było, o Jezu, prawie 9 lat temu, to rzeczywiście była taka opinia, że warto dziecko zostawić w łóżku, żeby się wypłakało i wyjść. Strasznie okrutne i moim zdaniem okropne. I to nie minęło. Tego nie róbcie. Nie minęło. I to nie nawet. Minęło, to, się radzi to dalej? Nadal, tak. To starsze pokolenia, mamy babcie, ciotki i też mówią, zostaw, ona musi sobie... Jak mówimy o kwestii spania, nie? Bo tu jakby trzeba rozróżniać dwie rzeczy. Mówimy o spaniu, o wypłakiwaniu się i mówimy też o emocjach, które mogą być powodowane i w wyniku których będzie się ten płacz pojawiał i tutaj jakby pomoc rodzica, nie? To są dwie różne rzeczy. Natomiast w kwestii spania faktycznie nadal klientki do mnie wracają, które mówią, że no tam babcia czy mama mi powiedziała, dziecko musi się wypłakać przed spaniem, żeby spało lepiej, odłóż do łóżeczka, zamknij drzwi, wróć rano. Absolutnie tego nie robimy, nie zostawiamy dziecka w tych emocjach, ale też to co warto powiedzieć, jeżeli ja chcę zmienić dziecku sposób na zaśnięcie i ono do tej pory było właśnie na przykład przyzwyczajone do tego, że zasypia w ramionach rodzica, a teraz dążymy do tego, żeby ono zasypiało w łóżeczku, to po pierwsze nie robi się tego z dnia na dzień. Trzeba się do tego dobrze przygotować, trzeba wiedzieć jak to zrobić i ułożyć tą układankę w odpowiedni sposób. Po drugie, po to robimy właśnie, żeby zminimalizować bądź zupełnie wyeliminować płacz, który może się pojawić przy tej zmianie, no bo to jest zmiana dla dziecka. To tak samo jak ja na przykład pozwalam dziecku, nie wiem, bawić się jakąś konkretną zabawką i za chwilkę mu powiem, nie, już nie możesz, słoneczko, się tą zabawką bawić, bo tam, nie wiem, idziemy jeść czy cokolwiek innego, to ten płacz też się pojawi, tak? I znowu to nie oznacza, że ja mam nie zabierać dziecku tej zabawki. Znowu to nie oznacza, że jeżeli ja potrzebuję zmienić ten sposób na zaśnięcie, to nie mogę tego zrobić. Tylko potrzebuje wesprzeć dziecko w tych emocjach i w tej zmianie, która dla niego następuje. Tak? Więc absolutnie nie zostawiamy dziecka do wypłakania się, robimy wszystko wcześniej, żeby zminimalizować ten płacz, ale to nie oznacza, że ten płacz się zupełnie nie pojawi, bo na to nie mamy wpływu, jakby nie mamy takiej gwarancji, że przy zmianie nie będzie zupełnie płaczu. My mamy być, mamy wspierać dziecko, mamy pomagać mu, mamy go odpowiednio do tego przygotować, mamy to robić małymi krokami, tak małymi, jakimi akceptujemy i jakie chcemy, żeby były. Niemniej jednak to nie jest zawsze tak, że mamy gwarancję, że przy zmianie tego płaczu w ogóle nie będzie, ale nie zostawiamy dziecka do
wypłakania się, tak? Nie wychodzimy spokojnie, zamykamy drzwi, nie wracamy rano, bo to nie jest ten kierunek, nie? Dobrze, że to tu wybrzmiało, bo jest to, jak sama mówisz, powszechny dość mit, a bardzo krzywdzący dziecko. Przede wszystkim dziecko, rodzica chyba też, bo to nie jest dla nikogo komfortowe. Ani komfortowe. Wiesz co, ale wracając, żeby uporządkować, to wspomniałaś o notowaniu, kiedy mamy okienka aktywności, aby dobrze zaplanować, no właśnie co? Bo mi się wydaje, że z tego, co mówisz, wynika jednoznacznie, że musimy zaplanować w zasadzie cały dzień. Rytuały, które potem będą współgrać z rytuałami, które sobie ustalimy tuż przed snem. Dobrze myślę? To o to chodziło? Warto to zrobić, tak, ustabilizować. Dzieci czują się bezpiecznie, kiedy wiedzą, co się będzie działo. Dzieci nie lubią zmiany w ostatnim momencie, nie lubią, lubią powtarzalność, lubią stałość, bo wtedy wiedzą, co się będzie działo, wtedy czują się właśnie bezpiecznie. Czyli paradoksalnie to, jaki jest dzień, taki będzie sen albo zasypianie dziecka. No, trochę tak będzie, co nie oznacza znowu, bo też często rodzice mówią, Boże, muszę się dostosować do tego dziecka, nigdzie nie wychodzić i w ogóle. To jest nieprawda. Ja z moją córką, ona była drugim dzieckiem, więc mój syn chodził wtedy do przedszkola, był trzylatkiem. Moja córka spała po korek w ciągu dnia. Ja w tym czasie na przykład nagrywałam swój kurs online dotyczący rozszerzania diety i wiedziałam dokładnie, ile ona będzie spała, więc ile mam czasu na co. Nie zmieniło to w żaden sposób tego, że nie mogłam z nim chodzić na jakieś wydarzenia, które się działy, że musiałam siedzieć non-stop w domu. Miałam wtedy bardzo fajną taką grupę mam od jednej naszej położnej, więc miałyśmy dzieci w podobnym wieku, chociaż moja córka była najstarsza w miesiącach, nie? Bo wszystkie byłyśmy tam, dzieci były w przeciągu pół roku rodzone, więc miałyśmy taką grupkę, gdzie się co tydzień umawiałyśmy na spacer, na kawę, chodziłyśmy sobie, siadałyśmy, gadałyśmy i tak dalej, więc jakby to, że moje dziecko spało dobrze, to, że miało wyregulowane drzemki, absolutnie nie powodowało, że ja nie miałam życia towarzyskiego, tak? O godzinie tam 15:30 czy przed 16:00 odbierałyśmy razem mojego syna z przedszkola, szłyśmy sobie na plac zabaw, tam się spotykałyśmy z kolejną mamą, która też miała dzieci w podobnym wieku, co moje. I jakby dalej to życie socjalne, towarzyskie jakby kwitło, nie? Więc to zależy, jaki masz priorytet. Dla mnie priorytetem były wolne wieczory dla mnie i dobre samopoczucie moich dzieci, tak? Moje dzieci, ja o nich w internecie mówię Śmieszka i Radośnik, nie używając ich imion, bo dookoła wszyscy mnie pytali, jak ty to robisz, że twoje dzieci są wiecznie uśmiechnięte, że one ci nie jęczą, że one ci nie marudzą, że ty je idziesz położyć spać, tak? I ty wracasz za chwilę, no jak to jest możliwe? Nie? I dla mnie to było ważne. Są mamy, które lubią zasypiać z dziećmi, które lubią leżeć na tych drzemkach, którym nie przeszkadza to, że on, nie wiem, o godzinie 20 kończy im się dzień, bo one muszą się położyć z dzieckiem i to dziecko śpi przy nich. I to jest totalnie okej. Jakby każdy z nas ma jakieś inne priorytety. Dla mnie były takie. I ja wtedy nie miałam kłopotów z tym, żeby właśnie podać w odpowiednim momencie posiłek, żeby móc zaplanować, okej, jak ktoś chciał się ze mną umówić na spacer, dobra, to albo idziemy w czasie drzemki, albo po drzemce, albo jakiekolwiek, wiesz, nie wiem, wizyty u lekarzy, tak? Ja wiedziałam, kiedy mogę się umówić na wizytę u fizjo z moją córką, czy pójść do ginekologa, bo wiedziałam, kiedy moje dziecko będzie spało. I też to, co mi pomagało, to tata dzieci był zaangażowany w ich spanie w zasadzie od samego początku. I nie było problemu w tym, żeby tata mógł z nimi zostać, tak? Nie było problemu z tym, żeby babcia mogła z nimi zostać, nie? I to też mam takie poczucie, dla mnie osobiście, mi bardzo ułatwiało życie i macierzyństwo, tak? Więc to jest ważne, żeby dzieci miały taką regularność, powtarzalność, to znowu nie oznacza, że ja dokładnie co do minuty muszę wszystko zaplanować, no bo warto tutaj też, wiesz, podchodzić do według zasady Pareto, czyli 80% tak, jak ma być, a 20% jakichś tam, wiesz, szałów i innych rzeczy. I to też nie spowoduje, że nagle dziecko nam się rozreguluje, tak? Tylko podążę raczej za nami. Chodzi o to, żeby mieć stałe pory mniej więcej posiłków, tak. Podobne rytuały. A jeżeli chodzi o rytuały przy zasypianiu,
Co polecasz rodzicom? Co jest takie fajne, które sprawi, że dziecko się wyciszy? Mówimy o tych dzieciach, które nie potrzebują wojny na poduszki przed zasypianiem, a może tego jednak potrzebują, trudno powiedzieć, ale jakieś sprawdzone sposoby, które wyciszą jednak dziecko, bo wydaje mi się, że jednak większość dzieci potrzebuje wyciszenia przed snem, bo jak są rozbudzone, przynajmniej tak jak obserwuję różne dzieci, to jednak te rozbudzanie przed snem sprawia, że jednak mają trudności potem z zaśnięciem. Tak, i tu trzeba, warto się przyjrzeć jakby całościowo, nie? Jeżeli mama zaczyna już wyciszanie, zaczyna uspokajanie, nie ma zabawek, absolutnie żadnych ekranów, to jest bardzo ważne, tak? No bo mówimy o tych dzieci, które nie potrzebują wojny na poduszki, super, to jakby mają, jakby sparafrazowałaś, tak? Czyli takich dzieci do drugiego roku życia, umówmy się, to na przykład mama zaczyna uspokajanie, wyciszanie, nie ma już głośnych świecących zabawek, nie ma już żadnych ekranów, nie ma wideo messengerów i nagle po całym dniu wpada tata, nie? No i hulaj dusza, piekła nie ma, dlatego że to, co mama zrobiła, poszło tam już dawno, wszyscy o tym zapomnieli, dziecko zaczyna mi się przeciągać, czyli ten czas czuwania zaczyna się zbyt mocno wydłużać, no ale tata przecież wrócił po całym dniu, nie widział dziecka i tak dalej, i tak dalej. I znowu trochę trzeba sobie zadać pytanie, co jest moim priorytetem, bo może ten czas z tatą warto, żeby on był rano na przykład, tak? Albo warto, żeby cały dzień, na przykład weekend tata z dzieckiem spędził, a nie wracał akurat do domu w tym kulminacyjnym momencie, kiedy mama już zaczyna właśnie usypiać to dziecko, nie? Warto, tak jak powiedziałaś, mieć jakieś stałe powtarzalne rzeczy, które będą sugerowały dziecku, że idziemy zaraz spać. Warto mieć też troszeczkę przytulasów, docisku, dlatego że to będzie też wyciszać dziecko, uspokajać. Warto sobie jakąś muzykę włączyć, tak? W czasie, kiedy właśnie zaczynamy przygotowywania do snu, bo też należy odróżnić to, co się dzieje przed samym snem, stricte przed snem, a to, co się dzieje na przykład godzinę przed snem, nie? Wieczorem. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Bardzo często rodzice to mylą, tak? Nie rozróżniają tych elementów, a to jest kluczowe do tego, żeby dziecko miało taki sygnał, okej, mama zrobiła to, potem zrobi to i ja później idę spać. Jakby rozumiem to, nie? Tak jak mówiłam na początku, u nas jest tak, że jest kolacja, później jest kąpiel, później jest to właśnie czytanie, jakieś tam, nie wiem, jeszcze suszenie włosów i tak dalej i kładziemy się spać, czytamy książkę, mamy też przytulaski, mamy też buziaki i dzieci zasypiają, tak? Więc jakby ustalenie tego harmonogramu i trzymanie się go, bo to jest czasami też dla rodziców trudne, nie? A dobra, dzisiaj czegoś tam nie zrobiłam, nie? A to dobra, to jutro też nie zrobię, nie? I zamiast tego, tej stabilizacji i tego układu, no to zaczyna nam się wszystko rozjeżdżać, tak? Więc tutaj też warto obserwować dziecko, nie? Bo dla niektórych dzieci właśnie, nie wiem, masaż będzie miał znaczenie i dla tych młodszych warto to robić, bo masaż jest super elementem wyciszającym, uspokajającym, ale też trochę trzeba być takim konsekwentnych w tych swoich działaniach, nie? Bo masaż może wyciszać i uspokajać malucha, takiego powiedzmy do 7 miesiąca życia od urodzenia tak naprawdę, szczególnie masaż Chantala będzie tutaj takim fajnym elementem, ale jeżeli raz go zrobię, raz go nie zrobię, a później raz w miesiącu go zrobię, no to umówmy się, ale to efektu nie przyniesie. Mhm. Dobrze, że o tym jeszcze powiedziałaś, bo tak sobie myślę o tym planowaniu. I wspomniałaś jedną ważną rzecz, że to nie jest pół godziny przed snem, tylko że to jest czasem godzina albo i nawet dłużej, bo czasami o wiele więcej czasu potrzebujemy, aby przygotować czy wspólny posiłek, czy razem go zjeść, czy przeczytać książkę, ale rzeczywiście zwykle to trwa mniej więcej godzinę do półtorej i to już ten czas, kiedy my szykujemy dziecko do snu, ale też ekrany. Mam wrażenie, że wiele osób daje bajkę właśnie po kolacji, po kąpieli, oglądamy bajkę, a potem od razu do łóżka. I to tak jak z tego, co mówisz, wynika, nie jest to dobry pomysł. Ekrany nie po prostu pobudzają. Tak, ekrany pobudzają, mogą powodować wydłużenie czasu zasypiania o ponad 30 minut oraz spłycenie tego snu, czyli będą powodowały, że jest więcej pobudek w nocy, tak? I teraz w ogóle do drugiego roku życia rekomenduje się, żeby dzieci w ogóle nie miały żadnych ekranów. No teraz już się czasy zmieniły, więc powiedzmy też troszeczkę się te zalecenia zmieniają w kontekście takim, że dobra, jeżeli to jest jakiś tam wideo messenger, wideo rozmowa tak z dziadkami raz na jakiś czas, chwilę i tak dalej, no to jest też powiedzmy okej. Natomiast
Wiesz, to jest też trochę to, co zostało za przeszłości, jak gdyby, nie? Czyli tak jak kiedyś właśnie dziecko się zostawiało w łóżeczku i ono płakało i w końcu zasypiało, tak za naszego dzieciństwa o godzinie 19 była dobranocka i to była jedyna bajka, która leciała w tym czasie w telewizji, więc dzieci miały pozwolenie na to, żeby tą dobranockę obejrzeć, bo nie było, wiesz, 5000 kanałów, tak jak teraz, gdzie 24 godziny na dobę te bajki lecą, tak? Tylko to był taki wyjątek, można było tą dobranockę wieczorem obejrzeć i po tym czasie to było takie też, zobacz, wyznaczenie pewnej granicy, nie? Czyli dobra, latacie na tym podwórku tam ile wlezie, dopóki mama nie zawoła na kolację. W czasie wieczorynki była kolacja najczęściej, czyli oglądamy bajkę i jemy kolację, a po kolacji była kąpiel i po tej kąpieli szliśmy spać. I to też było pewne ułożenie, pewne postawienie właśnie tego schematu, pewne postawienie granic. Oczywiście jeżeli mówimy o 6-miesięcznym dziecku, no to to absolutnie nie ma jakby uzasadnienia, żeby tak to wyglądało, co nie oznacza, że pewnego schematu możemy, nie możemy ułożyć. My możemy 6-miesięczniakowi ułożyć schemat wyciszenia, tak? Właśnie uspokojenia, takiego czasu z rodzicem. Mniej więcej mówimy, jeżeli mówimy o wieczornym zasypianiu, mówimy o godzinie przed, kiedy powinniśmy rozpocząć posiłkiem, jeżeli jest to posiłek stały, bądź troszeczkę później mlekiem, jeżeli dziecko jeszcze nie ma rozszerzonej diety, tak? Żeby to jedzenie też nie było przed samym właśnie zasypianiem. I żeby też nie było takiego poczucia, że ten brzuszek jest taki pełny, w zasadzie przepełniony wręcz, tak? I wtedy jest dziecko odkładane do łóżeczka, no bo my też jak się kładziemy spać, to nie idziemy z pełnym żołądkiem, nie? U nas też się mówi, że do 18 dla dorosłych, tak? Powinniśmy jeść, a co najmniej tam na 2 czy 3 godziny przed spaniem, nie? Więc to jest jakby... Sen dziecka jest inny niż sen dorosłego, to należy sobie powiedzieć, ale są pewne takie schematy, pewne takie elementy, które no działają i tutaj, czy które warto wziąć pod uwagę jakby analogicznie do tego, co robimy jako my jako dorośli. Ale też to, co jest ważne właśnie, dlaczego dzieci mają takie problemy ze snem, dlaczego budzą się wielokrotnie w nocy, dlaczego mają krótkie drzemki? Dlatego, że my jako dorośli nie pilnujemy naszej higieny snu. Dlatego, że wyśpimy się po śmierci, dlatego, że impreza jest ważniejsza, kolejny odcinek serialu, praca, tak, wykończenie zdjęć, nie wiem, inne jakieś tam rzeczy, nie? Przygotowanie balonów dzieciom na kinderbal na następny dzień, tak, do 23 czy 4, nie? To są rzeczy, które powodują, które nam ten sen zabierają. Ale gdybyśmy my byli tacy... skrupulatni, tak, konsekwentni, skrupulatni i byśmy kładli się zawsze o tej samej godzinie spać na wieczór, to rano byśmy zawsze wstawiali o tej samej godzinie bez problemu, bez zmęczenia, bez takiego poczucia, o Jezu, jeszcze 5 minut, nie? I z dziećmi jest dokładnie tak samo, nie pilnujemy u siebie i trochę też nie pilnujemy u dzieci. Tak trochę jak z dietą, nie? Czyli jeżeli ja gdzieś tam mam dużo rzeczy przetworzonych, fast foodów i tak dalej, no to w podobnym kierunku będę prowadzić swoje dzieci. Najczęściej tak to wygląda. Jesteśmy, znaczy dzieci są naszym zwierciadłem tak naprawdę. Poniekąd dobrze, że o tym powiedziałaś i to wybrzmiało tutaj, ale tak naprawdę jeszcze uprzedziłaś moje pytanie, bo chciałam cię zapytać, czego rodzic definitywnie nie powinien pozwalać robić dziecku przed snem. To już mamy ekrany. Ekran na pewno. Mamy rozbudzanie, czyli jakieś nadpobudliwe zabawy albo jakaś nowa sytuacja, chyba że wiemy, że przyjeżdża tata i wtedy szykujemy dziecko trochę później do snu albo sobie ten moment odpuszczamy. Tak, dokładnie. Po prostu. I trzecia jeszcze rzecz była, mówiłaś jeszcze, o i nie jedzeniu na noc. Przed samym spaniem. Ja zawsze sugeruję, jeżeli mówimy o mleku, to takie 30-40 minut przed spaniem. Jeżeli mówimy o posiłku stałym, no to zacznijmy ten posiłek stały na wieczór, godzinę mniej więcej przed. No bo tak naprawdę my mówimy tu nadal... Nadal o małych dzieciach, o dzieciach, które teoretycznie są w wieku rozszerzenia diety, więc tak naprawdę one się jeszcze uczą tego jedzenia, tak? I teraz ja nie wiem, czy moje dziecko dzisiaj akurat zje tą kolację w 10 minut, czy w 25 minut. Tak? Więc warto też mu dać czas, żeby to nie było, że ono właśnie za chwilę zasypia albo nie chce jeść, bo jest tak zmęczone, że ono po prostu ma w nosie to wszystko, co my tam dookoła chcemy zrobić. Tak? I tutaj znowu jakby wracamy do początku naszej rozmowy i do pilnowania tych okien aktywności. Nie? Bo bardzo często jak ja słyszę, że maluchy 9-miesięczne, 10-miesięczne na przykład nie śpią po 6 godzin do snu nocnego, to absolutnie mnie nie dziwi to, że się bardzo często budzą w nocy, że mają krótką drzemkę, że są jęczące, marudzące od godziny 16 w zasadzie nie do życia.
bo one są po prostu przemęczone. I teraz to, co ja też często mówię, wyobraźcie sobie, jeżeli wy macie teraz taką sytuację, jesteś młodą mamą czy młodym tatą, dużo nie śpisz, to jak się kładziesz spać, bardzo często bolą cię oczy, boli cię głowa, bolą cię mięśnie, masz takie poczucie, o Jezus, w końcu się położyłam. Ale ty wiesz, że musisz zasnąć. Dziecko tego nie wie. Dziecko ma poczucie, Boże, idę spać, czyli mam poczucie jakiejś nieświadomości, w ogóle nie wiem, co się ze mną dzieje. Druga kwestia, mam poczucie rozłąki z rodzicem, czyli przecież nie będę miała jako dziecko takiej świadomości, czy takiego poczucia, ten rodzic jest tutaj obok, bo ja nie wiem tak naprawdę, co się dzieje. I trzecią kwestią, to spanie jest takie nieprzyjemne, bo kojarzy mi się z jakimś dyskomfortem, czy wręcz bólem. Bo jak jestem przemęczony, to właśnie tak się czuję, nie? I to jest też taka rzecz, o której warto pamiętać i tak jak słyszę czasami, a to terror zegarka, moje dziecko będzie chciało spać, kiedy będzie chciało, ja mu na to pozwalam i dla mnie to jest okej, jeśli tobie to pasuje, spoko, ja nie mam nic do tego, ale większość dzieci jednak potrzebuje takiej stałości, powtarzalności i potrzebuje naszej rodzicielskiej ręki, żeby im w tym pomóc po prostu. Czyli czwarta rzecz to planowanie dnia, pewnych rytuałów, oczywiście nie do przesady, tak jak powiedziałaś, zasada Pareto musi obowiązywać. Ale wiesz, to jest jeszcze jedna... dobra. Tak, ale jeszcze wydaje mi się, że ta skrajność trwa w ciągu tygodnia, no bo mamy tydzień, kiedy dzieci idą na przykład do żłobka, do przedszkola czy do szkoły, od poniedziałku do piątku jesteśmy dosyć konsekwentni i przychodzi weekend. I co się dzieje? No i niestety nie ma zmiłuj. Rozwalone. A nie to chodzi zmiłuj. O to, żeby ten czas i te rytuały utrzymać też przez weekend, ale ta higiena tak. snu z tego, co ja też trochę czytałam i słuchałam, dotyczy też dorosłych, żebyśmy wstawali codziennie o tej samej porze, moi kochani. Więc jak wstajecie o 6 rano poniedziałek, to sobota, niedziela, nie ma bata, lepiej położyć się po prostu trochę wcześniej. Wydaje mi się, że to są, ale są też sytuacje nieprzewidziane, prawda? I to jest te 20% Pareto. Tak, ale jest taki dzień, że urodziny, albo coś musieliśmy zrobić, nie wiem, dziecko choruje na przykład. I czy masz jakieś patenty na to, jak ułatwić dziecku sen w takich sytuacjach, kiedy albo się dużo działo, albo było coś nieprzewidzianego, jakieś trudniejsze sytuacje być może też? Tak, może być też tak, że na przykład wiesz, jest noworodek i przychodzi rodzina, żeby go zobaczyć. I teraz też warto się zastanowić, na czym mi zależy. Oczywiście ludzie są różni, nie? W sensie ci członkowie rodzin są różni, szczególnie jak przyjdzie babcia, ciocia, starsza ciocia, tak? To każdy chce to dziecko podtrzymać. Niestety to się może czkawką odbić, no bo to dziecko będzie przebodźcowane, nie? I to mówimy też jakby o noworodkach, ale też mówimy o dzieciach starszych. Na przykład idziemy do galerii handlowej w sobotę, tak? Dużo się dzieje, jest duży szum, dużo ludzi, ktoś tam zagląda, a ktoś tam coś innego zrobił, a jakieś inne dziecko krzyczy, tak? Są światła, które są bardzo ostre, które też na dzieci będą jakby negatywnie wpływać. To wszystko może powodować, że dziecko wieczorem jakby znowu ta klapka mu odstrzeli, nie? Czyli znowu wieczorem będzie przebodźcowane. Więc warto też jakby zwracać na takie rzeczy uwagę. I teraz, jeżeli ja widzę, dobra, no muszę iść do tej galerii, nie wiem, chcę sobie pochodzić i tak dalej, biorę to dziecko, bo tak ma być, to wieczorem też daję sobie luz na zasadzie, okej, ja wiem, że to zasypianie może być na przykład trudniejsze. Czyli nie wrzucam sobie, jaką to jestem straszną matką i w ogóle czego to ja nie zrobiłam, bo tak to bym musiała się przywiązać z tymi kajdanami w domu i w ogóle nic nie robić. To też nie o to chodzi, tak jak powiedziałam wcześniej. Ale też jakby daję sobie tą czułość, no dobra, to dzisiaj wieczorem już może nie zaplanuję sobie tego kolejnego nowego odcinka serialu, albo nie zaplanuję sobie tego prania, tylko zaplanuję sobie to, że to usypianie na przykład będzie dłuższe. Moje dziecko może potrzebować więcej czasu na to, żeby się wyciszyć, albo też w skrajnych sytuacjach może być tak, że ono po prostu będzie zasypiać z płaczem. I teraz ja potrzebuję być przy tym dziecku, żeby mu pomóc. Nawet jeżeli nie jestem samą obecnością w stanie zupełnie zgasić tego płaczu, o czym mówiłyśmy wcześniej, to ja mam przy tym dziecku być. Tak? I takie rzeczy się będą zdarzały. Będziemy chodzić właśnie na urodziny, czy na jakieś tam imprezy inne. Tak? To będzie jakby konsekwencją większej ilości wydarzeń będzie to, że dziecku będzie trudniej zasypiać wieczorem. Wtedy warto na przykład trochę wcześniej zacząć to wyciszenie. Warto przyciemnić trochę okna. Tak? Czy zgasić trochę światło, żeby to nie było takie ostre, mocno świecące światło, tak? Tylko żeby po prostu poszukać sobie takiego też sposobu, który mnie wycisza i uspokaja jako rodzica, czyli na przykład właśnie ta muzyka, tak? Albo na przykład wręcz włączenie sobie w słuchawkach
nie wiem, It's Rainy Man na przykład, tak? Super skoczna piosenka. Ja włączam słuchawki, biorę tego mojego malucha w ramiona i tańczę po prostu, jakbym tańczyła, wiesz, na trawie w środku deszczu. On tego nie słyszy, bo nie słyszy tej muzyki, ale czuje te moje endorfiny, bo mi na przykład ta muzyka tak pomaga. Nie? Wyciszyć się i uspokoić. Bo dla dorosłych będą różne sposoby i dla każdego może być to coś innego, ale też jakby nie muszę temu dziecku tej muzyki na full puszczać, bo dla niego to faktycznie mogłoby być nie w tym kierunku, ale mogę sobie założyć słuchawki. I wtedy ja słyszę, jest mi głośno na tyle, ile potrzebuję, no ale moje dziecko przez to, że tańczy razem ze mną, nie wiem, podrzucam go, przytulam go mocno, kręcę się wokoło, to będzie powodowało, że on będzie łapał te endorfiny, to właśnie moje dobre samopoczucie, a ja jednocześnie będę się wyciszać i uspokajać, nie? Więc tu warto się przyjrzeć, jak ten dzień wygląda, bo faktycznie może być tak, że czasami jak przesadzimy, a ta linia też jest bardzo cienka, to nie jest też, że my jesteśmy w stanie co do joty to wszystko sobie ustalić, nie? Bo ja też niejednokrotnie przeciągnęłam moją córkę i też niejednokrotnie za dużo tych było emocji wszystkich, tak? Bo na przykład właśnie jakaś, nie wiem, przyszedł, ja też mówię tak, przyszedł trzylatek, tak? Sąsiad trzylatek, który pacnął ją na przykład w głowę jakąś tam zabawką, nie? No nie masz na to wpływu, tak? To samo będzie, jak dzieci pójdą do żłobka, nie? Jeżeli do tej pory, załóżmy, że tam standardowo jest to około roku, jeżeli do tej pory były z mamą albo z babcią albo z tatą, czyli z osobami takimi bliskimi, tak i nagle pójdą do żłobka, gdzie okej, może i ta ciocia jest, która jest taka troskliwa, czuła, bo to też nie można tego powiedzieć, że tam pracują jacyś ludzie cyborgi, wręcz przeciwnie, uważam, że tam kochane osoby pracują w tych żłobkach, no ale jest jeszcze, nie wiem, 10 czy 15 innych dzieci, podejdzie do mnie jakieś dziecko, a ja jeszcze nie mówię, nie komunikuję się, tak? Inne dziecko zabierze mi tą zabawkę, którą ja akurat się właśnie teraz bawiłam i sobie odejdzie, tak? I jakby dziecko też potrzebuje sobie z tym poradzić, nie? Też te emocje w żłobku mogą się odbijać wieczorem, a szczególnie na nocy, no bo dziecko to też będzie przeżywać, tak? Moja córka, która zasypiała no samodzielnie, przesypiała całą noc, poszła do żłobka, nagle zaczęła się budzić 3 razy w nocy, tak? Więc to jakby... Ten emocjonalny aspekt, o którym mówiłaś w zasadzie na samym początku a propos płaczu, jest chyba bardzo ważny, bo jeżeli my emocjonalnie jesteśmy wyregulowani i staramy się regulować emocjonalnie swoje dzieci, tylko regulować to ja też nie mówię, że to są jakieś pokrętełka, wciśniemy guziczki, tylko chodzi o to, że po prostu jesteśmy obok, staramy się je zrozumieć, traktujemy dziecko jak drugiego człowieka po prostu. I wtedy rzeczywiście to też ma niesamowity wpływ. Ja zawsze powtarzam, że emocje są najważniejsze, ale jeszcze Karolino, już tak musimy powoli kończyć, tak na sam koniec chciałam Ci jeszcze zapytać o jakieś takie krótko podstawowe zasady higieny snu, żeby to wybrzmiało dla rodziców i dla dzieci, bo skoro jesteśmy dla nich zwierciadłem, to może też powinniśmy o tym pomyśleć, jak zadbać o swoją higienę snu, a wtedy być może łatwiej będzie nam usypiać dzieci. Najpierw bym zaczęła od dorosłego, czyli 2 godziny przed snem żadnych ekranów, tak? Najlepiej nie telefon, najlepiej nawet nie telewizor, tak? Jakaś spokojna rzecz, którą lubię robić przed tym snem, na przykład czytać książkę, posłuchać muzyki, pomedytować, poleżeć, poodpoczywać, posłuchać podcastów, tak? Takie rzeczy, które mnie relaksują, które powodują, że się wyciszam i uspokajam. Po drugie, stałe pory na spanie, tak? Czyli mniej więcej zawsze o tej samej godzinie wieczorem idę spać. W kontekście dzieci mniej więcej zawsze o tej samej godzinie drzemki z odpowiednimi oknami aktywności, tak? Czyli oczywiście im dziecko jest starsze, tym okno aktywności będzie nieco dłuższe, czy nieco, no będzie po prostu dłuższe, nie? To jest jakby naturalne, bo z wiekiem im starsze dziecko, tym liczba drzemek będzie nam się zmniejszała. Najczęściej dzieci potrzebują krótszych okien aktywności niż nam się wydaje, ale to też można sobie poszukać takich informacji, tak? Można się też zawsze do mnie odezwać, ja też prowadzę konsultacje, właśnie program Spokojny Sen, o którym wspomniałeś wcześniej, mam też szkolenia, więc ja to też tam wszystko umawiam w tych produktach. Kolejną kwestią, powtarzalność przed samym snem, czyli nie tylko to, że te drzemki sobie tam rozkładam i ten sen nocny, ale przed samym snem również robię jakieś czynności, które są powtarzalne, które będą wyciszać i regulować dziecko, docisku, dużo miłości, czułości, przytulania, żeby to też jakby ta więź, która jest między dzieckiem a rodzicem, jest podstawą do tego, żeby dziecko dobrze spało, tak? Jeżeli nie ma więzi, no to niestety ten sen też będzie taki kiepski, co nie oznacza, że jeżeli moje dziecko teraz źle śpi, to znaczy, że ja nie mam z nim więzi, to też nie o to chodzi, nie? Bo na sen dziecka będzie wpływało wiele elementów. Posiłki, to jak zasypia,
jakie ma okno aktywności, ile ma drzemek, kiedy się skończyła ostatnia drzemka, tak, przed snem nocnym, o której godzinie wstaje rano, jakby to jest taka układanka dosyć trudna, którą warto ułożyć w odpowiedni sposób, nie? I warto skorzystać z tego, żeby ktoś mi pokazał z poziomu lotu ptaka, no bo ja jak siedzę w tym moim grajdolku, to mogę niekoniecznie widzieć wszystko. Mi się wydaje, że jest tak super idealnie, a się jednak okazuje, kurczę, faktycznie. A to jedna taka mała rzecz czasami może zmienić po prostu postępowanie i to, jak mi dziecko zasypia. Nie? Więc i też to, co powiedziałaś, czym ja się gdzieś tam też kieruję, czyli traktować tego drugiego człowieka jako człowieka, a nie tylko jako dziecko, które ma być zawsze podporządkowane, nie? Bo to też jest z drugiej strony człowiek, tylko że malutki, który po prostu potrzebuje trochę być pokierowanym, żeby wiedzieć, w którym właśnie iść kierunku. A starsze dziecko na pewno już powie, czego potrzebuje przed snem, tak, co chciałoby zrobić. Pytać też wydaje mi się, właśnie. Że... Tak, tak, tak. Mówimy już o starszych dzieciach, bo wiem, że zajmujesz się zwłaszcza tymi młodszymi. Mhm. Natomiast te starsze dzieci, kiedy mówisz o okienkach aktywności, to ta drzemka znika, ale też wydaje mi się, że trzeba pamiętać o tym, że zamiast tej drzemki dziecko też potrzebuje w ciągu dnia po prostu zwyczajnego odpoczynku. Wyciszenia, tak, można poleżeć chwilę, można poczytać książki, można mieć też nawet jakąś cichą zabawę, bo to nie musi być zawsze bieganie i zabawa w Indian, ale można... Albo bajka właśnie w ciągu dnia, która będzie lepsza niż też wieczorem, nie? Tak, może być też bajka, czy taki czas w ogóle z rodzicem, taki dobry czas właśnie, układanie puzli, poczytanie książki, wiesz, można usiąść i pogadać z dzieckiem, tak? My czasami mamy takie, korzystamy z różnych materiałów, że dzieci na przykład, nie wiem, zachowują się jak słoneczko, albo tam jak wąż chodzą, albo tam jak jakiś dinozaur i wydają różne dźwięki. I to też jest taka integracyjna zabawa, akurat no, z dwójką moich dzieci, ale też spędzamy razem czas. Czy gramy na przykład w gry planszowe, tak, dla starszych dzieci, to też będzie powodowało, że one na chwilkę usiądą, tak, i chwilę odpoczną. Ale z drugiej strony, właśnie dlatego wyciszenia jest potrzebna też taka koordynacja ciała, nie? Czyli dużo na przykład biegania na świeżym powietrzu, jeżdżenia na rowerze, próbowania łapania koordynacji ruchowej, tak? Czyli hulajnogi, rowerki biegowe, huśtawki, wspinanie się na różnego rodzaju drabinkach na placach zabaw, tak? To wszystko będzie powodowało, że my całościowo jakby działamy na ten organizm, również pod kątem sensorycznym, czyli czymś, co działa na zmysły, co jest zmysłami tak naprawdę, co będzie powodowało, że dziecku później się będzie łatwiej wyciszać i uspokajać. Mm-hmm. Karolino, jeszcze na koniec powiedz mi, gdzie można Cię znaleźć? Gdyby ktoś chciał się Ciebie poradzić a propos zasypiania dzieci. Tak, zapraszam bardzo serdecznie, Karolina Chyjek, Akademia Snu Dziecka, prowadzę zarówno Instagram, jak i fanpage na Facebooku, natomiast jestem też na Facebooku pod swoim prywatnym kontem i tak naprawdę tam mnie jest znaleźć najłatwiej i najszybciej też odpowiadam. Nie zawsze odpowiadam od razu, ponieważ mam tych wiadomości naprawdę bardzo dużo, ale nigdy żadna odpowiedź nie zostaje bez odpowiedzi. Mail oczywiście również karolina@akademia.blw.pl, dlatego że ja mam też jakby drugą markę Akademię BLW również na Instagramie, ale jeśli chodzi o sen, to właśnie Akademia Snu Dziecka. Także dziękuję, fajnie Maju, że o to zapytałaś. Na pewno link zamieścimy w opisie pod filmem, gdyby ktoś chciał się z Tobą skonsultować, a mi się wydaje, Karolino, że się będziemy jeszcze parę razy widzieć, bo już sobie co najmniej 3-4 tematy zapisałam, o których mogłybyśmy więcej porozmawiać, a propos bardzo nie tylko chętnie. Snu, jak się okazuje. Także bardzo chętnie. Ci dziękuję za rozmowę. Tak, mogłabym o tym gadać i gadać o dzieciach również, także nie mogę się doczekać kolejnej rozmowy. Jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę. Dzisiejszym gościem w ramach Rodziców po godzinach była Karolina Chyjek, Akademia Snu Dziecka. A Was pozdrawiamy serdecznie. Lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał, komentujcie. Jeżeli macie jakieś pytanie, też możecie zadać je tutaj pod filmem. Znajdziemy Karolinę, aby na nie odpowiedziała. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za oglądanie i za słuchanie tego odcinka. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa.